kochani, witam was bardzo serdecznie w 8 vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj, zamiast takiego standardowego vloga z całego dnia, pokażę wam mój pokój, czyli room tour w wersji świątecznej. Dużo osób mnie o taki filmik prosiło, także spełniam waszą prośbę i dzisiaj pokażę wam mój pokój. Tak jak wiecie, już jakiś czas temu, wydaje mi się, że ponad 2 lata temu, miałam remont w pokoju i trochę się tutaj zmieniło. Teraz mój pokój jest w 100% w moim stylu. Są dodatki pudrowo-różowe oraz miętowe, a cały pokój jest właśnie w takiej kolorystyce biało-szarej, no i trochę srebrnej. Ale teraz trochę się też zmieniło, ponieważ mamy święta, już taki klimat, jest choinka, jest kalendarz adwentowy. Także stwierdziłam, że room tour w wersji świątecznej będzie fajną opcją, a dodatkowo zobaczycie mój pokój po 2 latach. Nic w sumie takiego szczególnego się nie zmieniło, ale sami zobaczycie. Także jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka, czyli room tour, od razu po remoncie, no to koniecznie nadróbcie zaległości. Dzisiaj tak wam pokrótce pokażę mój pokój. Nie będę też wszystkich szuflad otwierać, ponieważ wiadomo, no, może nie we wszystkich jest taki porządek, jakbym chciała. Zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama, melamodelaety, tam jestem na bieżąco. A już nie przedłużam, pokazuję wam mój pokój. Po wejściu naszym oczom ukazuje się ściana imitująca beton. Ona dodaje mojemu pokojowi uroku, a dodatkowo jest wykonana bardzo profesjonalnie. Dodatkowo uważam, że jest to strzał w dziesiątkę i wiadomo, gdyby nie było tej ściany imitującej beton i byłaby zwykła biała ściana, no to ten pokój byłby taki trochę pusty, a tutaj wiecie, coś innego. No i tutaj na tej ścianie mamy 3 półeczki, na których są oczywiście ozdoby świąteczne. Tutaj mamy coś takiego, taki jakby domek, w środku można sobie umieścić takiego tea lighta, taką małą świeczkę. To jest bodajże z Akata Meble albo z Obi, coś takiego. Tutaj mam taką świeczkę, kiedyś dostałam w Fun Day Boxie. Niżej znajduje się taka przepiękna... To jest chyba aniołek w ogóle. Tak, aniołek, ale jeśli oglądacie mój kanał na bieżąco, to pewnie wiecie, że dostałam właśnie tego aniołka na Mikołajki. A tutaj niżej również aniołek, tylko sporo mniejszy. No i... Oj. No i tutaj na ostatniej półeczce mamy taką świeczuszkę, kiedyś ją chyba dostałam od Martynki, i taki domek z Home and You. Tutaj również można włożyć sobie świeczkę, a tutaj właśnie mam takie kule dyskotekowe, które świecą się na różne kolory. No i niżej rzecz, która mega mi się podoba i widzicie ją na codziennych filmach Vlogmas. Jest to mój własny kalendarz adwentowy, który robiłam razem z moją mamą. Według mnie jest bardzo ładny, tak nieskromnie mówiąc, i nie spodziewałam się, że wyjdzie tak przepiękny i w moim stylu. Jest on w kolorze różowym, te szafeczki są białe, wszystko było malowane, ale o tym wam już mówiłam. Dodatkowo ma takie różne przyczepione kwiatuszki, jakieś naklejki, więc to dodaje naprawdę uroku. Tutaj dodatkowo na górze mam takie światełka, które są jak śnieżynki, również mają światło zimne. One są na baterie i pochodzą z Pepco oraz taki napis Love, który dostałam od Sinseya. Także ten kalendarz również dzisiaj sobie otworzymy na tym filmie, ponieważ wiecie, dzisiaj nie nagrywam takiego standardowego vloga, więc kalendarz adwentowy otworzymy w dzisiejszym filmie. Przechodząc dalej, mamy tutaj lampę. Tak się prezentuje, również w kolorze pudrowo-różowym z taką przepiękną kokardą. Dalej fotel, który według mnie jest najlepszym zakupem w tym pokoju, tak mi się wydaje, ponieważ nie spodziewałam się, że będzie tak piękny, że tak przypadnie mi do gustu. Fotel jest wykonany z weluru, więc to naprawdę bardzo ładnie wygląda, ale niestety, jak się posiada koty, to trzeba bardzo uważać, ponieważ tak jak wiecie, na moich vlogmasach często jest położony koc, ten właśnie, który tutaj sobie leży. No i dalej przechodzimy do choinki, którą ubierałam razem z wami bodajże na 5. dniu vlogmas. Tak się prezentuje, ma już ona kilka lat, więc no szczerze wam przyznam, że w tym roku myślałam, żeby kupić nową. No i może coś w tej kwestii się zmieni i zobaczycie nową choinkę, ale jeszcze jak na razie jest ta. Jest w kolorze białym, taką jak chciałam. I ta choinka po prostu dodaje takiego stylu glamour. Dalej mamy stolik, który pochodzi z Ikea, a na nim mamy świeczkę Yankee Candle. No i w moim pokoju roznosi się teraz przepiękny zapach. Jest ona o zabawie jakiegoś zimowego poranka. Bardzo ładnie pachnie, tak trochę miętowo, tak świątecznie. Tutaj dalej mam takiego renifera. Moja siostra razem z moim tatą kiedyś go kupiła. I wydaje mi się, że on jest z Agata Meble. I dalej choinka taka bardzo minimalistyczna w kolorze srebrnym. Tutaj ma takie światełka, można właśnie też zapalić je.
Ona jest na baterię. Ja ją kiedyś dostałam w prezencie, więc niestety nie pomogę wam i nie wiem dokładnie z jakiego sklepu ona jest. Dalej mamy okno, oczywiście standardowo, oraz parapet. Znajduje się tutaj trochę ozdób świątecznych, między innymi tutaj... Co to jest? To jest jakiś renifer? Chyba tak. Taka pani renifer z tutaj saniami oraz taką kulą. Jak przewrócimy, to zobaczcie, tutaj taki śnieg jest. Bardzo mi się to podoba i pochodzi z Home & You, także tam możecie dostać, jest to nowa seria. Dalej mam świeczkę z Ritual, z kalendarza adwentowego. Bardzo ładnie pachnie, ale niestety jeszcze nie miałam okazji jej zapalić. Dalej mam również taką choineczkę, która ma takie śmieszne kryształowe bombki oraz takie delikatne światełka w kolorze, w różnych kolorach, takie kolorowe. Obok mamy tutaj pufę w kolorze pudrowo-różowym, dostałam ją kiedyś na urodziny. No i obok pufy mamy łóżko, na którym jest taki koc świąteczno-zimowy w śnieżynki, który możecie dostać w Home & You, ale podobny też widziałam w Pepco. Także bardzo mi się ten koc podoba, jest mięciutki, milutki, no i standardowo świąteczno-zimowy. No i oczywiście na moim łóżku muszą być poduszki. Ta z reniferem jest z Pepco, tutaj dalej taka również z Home & You, ta pochodzi chyba z Pepco. Na moim łóżku również jest coś takiego. Jest to ozdobna tapicerka, która również służy jako oparcie. Bardzo mi się podoba, jest właśnie zrobiona idealnie pod moje łóżko. Ale tą tapicerkę, łóżko już widzieliście, także tutaj bardziej skupię się na świątecznych dodatkach. No i dalej mamy oczywiście stolik nocny. Jest to lustrzana szafeczka nocna, a na niej już wam pokazuję, co się znajduje. Między innymi zegarek. Ale przyznam wam się, że ja z niego nie korzystam, ponieważ jego dźwięk jest tak przeraźliwy. Tutaj mam taki domek, który widzieliście chyba w ostatnim filmie. Kupiłam go w Pepco, również tutaj można go sobie tak ładnie zapalić. No i mała lampka nocna w mniejszej wersji, taką jak mam właśnie obok fotela. Tak się to prezentuje. Jeśli chodzi o te szafki, co się znajduje w środku, to nic szczególnego, serio. Ponieważ tutaj na przykład mam opaskę na oczy. Taką można sobie założyć. Jest na przykład oliwka do paznokci. Ona przepięknie pachnie gumą balonową, więc no. Tutaj też jakiś balsam do ust. A w niższej szufladzie, naprawdę, nie spodziewaliście się tego, ale tutaj są różne rzeczy potrzebne do zrobienia slajma. Takie pozostałości. Tak jak wiecie, ja już nie robię slajmów. No ale jakieś rzeczy mi zostały, więc one właśnie tutaj się znajdują. I oczywiście, żeby nie było, tutaj nie ma żadnych starych slajmów i innych rzeczy, bo naprawdę... Także to są tylko jakieś dodatki. Nad łóżkiem jest litera A, tak jak Amelia, jest ona dość dobrze wykonana i dodatkowo bardzo ładnie świeci. No i lecimy dalej. Tutaj mamy biurko i moje skrzypiące krzesło. O, teraz jakoś nie skrzypi, ale zawsze jak otwieram kalendarze adwentowe, to akurat... Zbiera mu się na skrzypienie i nagle jak ja zaczynam otwierać, mówić coś do was, to nagle to krzesło tak skrzypi. Jest to krzesło z Ikei, także tam je możecie dostać, takie standardowe, pewnie wszystkim bardzo dobrze znane. A tutaj, żeby było mi bardziej miękko, to mam taką poduszkę z Home & You, bardzo mi się podoba. Wcześniej miałam inną, ale teraz taką właśnie welurową znalazłam. No i biurko, przy którym spędzam bardzo dużo czasu. Nie tyle co się ucząc, ponieważ najczęściej uczę się na łóżku, ale tutaj montuję dla was codziennie filmy. I ogólnie bardzo często tutaj siedzę, ponieważ robię lekcje. Na biurku znajdują się oczywiście pojemniki z moimi długopisami, tutaj cienkopisami. Nad biurkiem mam taką nadstawkę, dwie szuflady, zaraz wam pokażę, co jest w środku. Tutaj mam również komputer, on zawsze tutaj leży, ponieważ, no tak jak wam mówię, codziennie montuję, przesyłam filmy na YouTube'a, robię miniaturki, więc on musi być. A w tej pierwszej szufladzie znajduje się mnóstwo przyborów do szkoły. Mam ich bardzo dużo, zdaję sobie z tego sprawę. Kiedyś również kolekcjonowałam tasiemki, teraz tego nie robię. Ale jak widzicie, mam ich dość sporo, więc albo komuś, nie wiem, oddam trochę. Są tutaj też nawet świąteczne tasiemki, ale niestety teraz w 8 klasie nie mam czasu na ozdobienie zeszytów. No i druga taka sama. Jest tutaj m.in. mój weekly planner i co tydzień
sobie właśnie zapisuję, co mam do zrobienia, jakieś sprawdziany, kartkówki. Mam tutaj też jakieś książki, egzamin ósmoklasisty. Oczywiście na biurku musi być lampka. Pokazywałam Wam ją w holu do szkoły w tym roku. Bardzo fajnie mi się sprawdza, można właśnie ustawić sobie natężenie światła, ale też kolor. Jeśli oglądaliście mój film Organizacja biurka, to pewnie widzieliście też, co znajduje się pod moim biurkiem, ponieważ tam również jest szafka. Zawsze tutaj koło biurka mam również mój plecak do szkoły. No i moja grudniowa obsesja, czyli kalendarze adwentowe. Zaraz sobie to otworzymy wszystko i dodatkowo zapaliłam światełka, które dodają uroku. Szczerze powiem, rzadko oglądam telewizję, ponieważ teraz aktualnie nie mam czasu, aby obejrzeć sobie jakiś serial. U góry mam taki napis home oraz świeczkę, tutaj taka z Jo Malone. No i gdyby tych luster było mi mało, no to tutaj efekt lustra, mamy taką skarbonkę. Ale za to pod spodem mam takie cztery kosze wiklinowe. W tych koszach wiklinowych znajdują się naprawdę różne rzeczy, między innymi moje kosmetyki do pielęgnacji. Często Wam pokazuję moją pielęgnację, więc nie będę Wam każdego produktu z osobna pokazywać, ale między innymi jest to moja szczoteczka Foreo, jakiś ulubiony tonik. Dalej mam taką szafkę, w której znajduje się dość sporo rzeczy, ale trochę Wam pokażę. Aktualnie jest tutaj w miarę porządek, ale czasami jeśli przyjdzie mi dość sporo paczek, różnych rzeczy, to niestety nie umiem tego wszystkiego organizować, sortować, no wiecie jak to jest nadmiar rzeczy. Tutaj mamy takie wielkie pudło, nawet nie chcę tego wyciągać, z takim króliczkiem. I tutaj są wszystkie listy, fanarty, różne od jakichś firm listy. I dalej takie jakieś pudełka. Tutaj mam case na telefon, mam ich naprawdę dużo, wiem. Tutaj mam jakieś zdrowe batoniki, takie rzeczy, no, które ja bardzo lubię jeść i często jak nie chce mi się iść na dół, to właśnie tutaj sobie podjadam coś. A tutaj pod spodem kosmetyki, książki, jakiś miszmasz, też świeczki, tutaj na przykład taka z Yolk, z Bath & Body Works. One dość sporo miejsca mi zajmują, ale staram się je na bieżąco palić. No i w moim pokoju również znajduje się kolumna imitująca beton, tak samo jak ściana. No i przechodzimy dalej, tutaj jest moja szafa. I powiem Wam, że moim największym marzeniem chyba jest posiadanie własnej garderoby, a przez to, że tworzę dla Was dużo stylizacji, więc niestety wszystkie rzeczy nie mieszczą mi się w mojej szafie, ale mam nadzieję, że kiedyś moje marzenie będzie spełnione i doczekam się mojej własnej garderoby, no ale pomijmy, jak na razie muszę się pocieszać moją szafą. Także jeśli chcecie zobaczyć, co znajduje się w mojej szafie, to zapraszam Was do odcinka Moja Organizacja Szafy, tam wszystkie rzeczy zobaczycie, a może większość bardziej, bo oczywiście tutaj nie ma wszystkich kurtek, butów i takich rzeczy. Przy toaletce spędzam dość sporo czasu nagrywając, ponieważ tutaj często ustawiam sobie aparat albo nagrywam dla Was moją pielęgnację. Mam tutaj również losy, które wczoraj wymieniłam właśnie do kalendarza dla widzów. Toaletka standardowa, pewnie wszystkim bardzo dobrze znana, pochodzi z Ikei. No i pod spodem mam również stołek, na którym znajduje się takie futerko w kolorze różowym. Mam tutaj również jakieś mgiełki do ciała, tutaj dwa takie pojemniki z Pepco, perfumy Ariany Grande. One bardzo ładnie pachną, tak słodko. Tutaj też jakieś iOSy. No i tutaj w takim pojemniku mam różne balsamy do ust oraz pomadki, błyszczyki kolorowe. No a tutaj oczywiście moje balsamy do ust. Mam ich naprawdę dużo, ale staram się na bieżąco je albo wyrzucać, albo coś z nimi robić, ponieważ one się terminują i to był największy błąd, jaki mogłam zrobić, czyli kupowanie tylu balsamów do ust. Oczywiście jako fanka scrunchy muszę gdzieś je trzymać, także mam sporo właśnie tych gumek do włosów scrunchy oraz mam tutaj dwie szczotki do włosów Tangle Teaser. W drugiej części tej szuflady mam różne kosmetyki. Ja na co dzień się nie maluję, chociaż czasami coś sobie na moją twarz nałożę, przetestuję. Wiecie, Julka ma dużo kosmetyków, czasami mi coś daje, czasami coś dostanę. Na przykład mam tutaj nawet taki rozświetlacz z Benefitu, który bardzo mi się podoba. Najczęściej maluję tylko rzęsy, więc tutaj mam również tusze do rzęs. Dalej jakieś kremy do rąk, staram się je zużywać na bieżąco. Także to był mój cały pokój. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. A może to mój pokój zainspiruje Was do przygotowania się do świąt, do zrobienia takiej świątecznej, zimowej atmosfery? No nie wiem, może? Także ja teraz przechodzę do otwierania kalendarzy adwentowych, także zostańcie ze mną jeszcze chwilę. No i czas na kalendarze adwentowe. Tutaj mam wedla. Dzisiaj mamy oczywiście krówkę uśmiechniętą. A dzisiaj w Milce mamy
samochód. W lindzie niestety coś bardzo małego, obstawiam jakąś kuleczkę. O, i tak jak myślałam, mamy kuleczkę Rose Gold. No i tutaj smakołyk dla pieska. Tak się to prezentuje, wydaje mi się, że to było. Origins. Dzisiaj jest naprawdę coś dość dużego, więc jestem bardzo ciekawa. Jest to jakaś szczoteczka. Jednak myślałam, że to będzie jakiś fajny, większy kosmetyk, a tutaj coś takiego, taka szczotka. Wydaje mi się, że to jest właśnie przeznaczone do mycia twarzy. I tak jak co tydzień w niedzielę mamy w Rituals świeczkę w kolorze czarnym. Dzisiaj otwieram kulę numer 3, bo tak jak wiecie, pomyliłam się któregoś dnia i otworzyłam czwórkę. Zobaczcie, jaka ładna kula. Mega mi się podoba. A w Nyxie dzisiaj mamy taki kolorek. Dość ładny, pewnie dam mojej mamie. A w Mixi dzisiaj mamy taki batonik kawa plus orzechy nerkowca. Niestety nie mój smak. I jeszcze magnes, taki świąteczny. A w moim własnym kalendarzu adwentowym moja mama przygotowała dla mnie. Również nie mam pojęcia, co to może być. Jakiś krem? Wow, tak jak myślałam, jest to krem do rąk z Bielendy, ale ładny. I coś jeszcze. I są to rękawiczki do pielęgnacji dłoni, czyli smarujemy sobie ręce kremem, a później nakładamy te rękawiczki na przykład na noc. I oto rzeczy z kalendarza adwentowych. Dzisiejszym ulubieńcem wydaje mi się, że będzie ta kula oraz kremik do rąk. Ósemeczka w kalendarzu adwentowym i dzisiaj wygrywają aż dwie osoby. Pierwszy zestaw jest od Yoop, zimowa bombonierka, żel plus mydło. A drugi zestaw od Nakomi, body scrub, face scrub i Mikołaj Kinder. Już wam pokazuję. Oto pierwszy zestaw z Nakomi. Skrab do ciała, pomarańczowy sorbet, tutaj skrab do twarzy oraz Mikołaj Kinder. A drugi zestaw od Yoop, taki oto, sama posiadam właśnie ten zestaw i przepiękny zapach, bo to jest właśnie zimowe ciasteczka. No i czas wylosować dwie osoby. Tutaj może niech będzie jedna i druga. I ten zestaw wygrywa Weronika G z Zawrzyniec. Ten zestaw wygrywa Emilka O z Opola. Także gratulacje dziewczyny, lecą do was takie oto zestawy. A ja już będę się z wami żegnać. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za poświęcony na mnie czas, buziaki. Pa, pa!